Proszę Państwa, ostatnia dzisiejsza gonitwa i na czele Balivern-Biroise, na miejscu drugim Furnika. Tempo nie za szybkie, konie na łuku. Na trzecim miejscu Fendt d'Ukraine. Następnie tam jest na zewnątrz Factoriel, na piątym miejscu Edom Pierzy. Konie dość blisko siebie, na ostatnim miejscu kusuje Elka Ludoetka. Na prowadzeniu Balivern-Biroise. Cały czas dalej Furnika, ale tempo jest bardzo wolne. Wciąż na miejscu ostatnim Elka Ludoetka, na przedostatnim miejscu Edom Pierzy. Mniej więcej 1600 metrów do słupa. Na prowadzeniu wciąż Balivern-Biroise, teraz przyspiesza mocno Factoriel i Factoriel obejmuje prowadzenie. Na trzecim miejscu Balivern, przepraszam, drugim Balivern-Biroise. Tam od pola Grisette Meloise poprawiła. Balivern-Biroise także jest jeszcze w grze. W tej chwili nawet poprawiła na prowadzenie. Factoriel zadowala się na razie drugim miejscem. Dalej Furnika. Na kolejnym miejscu Fendt d'Ukraine. Na piątym miejscu, ale bardzo blisko. Konie teraz kusują na zakładkę Grisette Meloise. Na miejscu ostatnim to jest Edom Pierzy, przedostatni, a więc na miejscu ostatnim Elka Ludoetka. 1000 metrów do słupa. Factoriel, Balivern-Biroise. Factoriel teraz wyraźnie kłusuje szybciej. Objął prowadzenie, zszedł na kanat i teraz lekko podkręca tempo. Tutaj pod kontrolą Fendt d'Ukraine, Edom Pierzy, te konie też ruszyły. Kiedy ruszył Factoriel, one ruszyły natychmiast za nim. I w tej chwili mamy taką sytuację, że tam Factoriel, Edom Pierzy i Fendt d'Ukraine bardzo blisko. Henat Zmikrza wycofał teraz troszkę Fendt d'Ukraine, bo tam zabrakło miejsca, musiałby iść bardzo szeroko. Galopuje chyba Elka Ludoetka, która mocno przyspieszyła, ale to niestety na wiele się nie zdało. Czwarta Furnika, dalej Grisette Meloise i na ostatnim miejscu w odstępie Balivern-Biroise. Factoriel na czele, Edom Pierzy na miejscu drugim. Factoriel, Edom Pierzy szuka sobie tutaj drogi do finiszu. Henat Zmikrza na Fendt d'Ukraine będzie schodził chyba bardzo szeroko. Factoriel, Edom Pierzy i Fendt d'Ukraine. Tylko te trzy konie, reszta bardzo daleko. Do celownika jeszcze zostało jakieś 150 metrów. Factoriel i walka o drugie miejsce między Fendt d'Ukraine i Edom Pierzy. I za chwilę w celowniku, wydaje mi się, że Fendt d'Ukraine na miejscu drugim wygrywa Factoriel. Zaraz zobaczymy jeszcze szybką powtórkę z celownika. Czwarte miejsce Grisette Meloise, piąte Furnika.